W galerii Arsenał miał miejsce wernisaż niecodziennej kolekcji Sitak Premium, foteli biurowych przyodzianych w grafikę, fotografię i modę. Projekty eksponatów zrodziły się w głowach europejskiej sławy designerów i fotografików, a do życia powołano je w podpoznańskim Swarzędzu. Wernisaż stał się pretekstem do rozważań na temat kompromisu pomiędzy sztuką a marketingiem. Design zawsze był użytkowy, jego jakby przesłaniem jest to, że ma służyć człowiekowi, tak jak architektura powinna służyć człowiekowi. Ale my też chcemy pokazać, że design, tak jak architektura, jest sztuką. I idziemy w tym kierunku, pokazujemy nasze produkty w Arsenale, w miejscu, gdzie tak naprawdę powinna funkcjonować sztuka. My pokazujemy nasz design w takiej przestrzeni po to, żeby jeszcze raz podkreślić, że design to sztuka. Architektura to sztuka, design to sztuka. Także obydwie powinny służyć człowiekowi, obydwie powinny być użyteczne i to nie podlega żadnej wątpliwości, ale tak naprawdę to sztuka. Inspiracji do tworzenia przedmiotów designerskich szukać można w zasadzie wszędzie. Życie. Wszystko, co mnie otacza. Może to troszeczkę brzmi banalnie, ale tak naprawdę inspiruje mnie moje własne życie, życie moich znajomych i takie, powiedziałbym, raczej chyba przeciętne rzeczy. Muzyka, film, spotkania, a w dużym stopniu również także oglądanie prac wszystkich innych twórców. You're gone now, I feel fine. 70 months, yeah, I feel fine. What about you? I bet you've been crying. I bet you've been going around town lying.